Empik Go, najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Wydawnictwo WAP zaprasza do wysłuchania książki Britney Spears, zatytułowanej Kobieta, którą jestem. Przełożyli Piotr Grzegorzewski, Paweł Brawo, Natalia Mentra-Kruda, Marcin Wrubel. Czyta Karolina Gorczyca. Britney Spears, Kobieta, którą jestem. Moim chłopcom, którzy są miłością mojego życia. Prolog Jako mała dziewczynka, godzinami spacerowałam samotnie po cichym lesie rozciągającym się za moim domem w Luizjanie, śpiewając piosenki. Przebywanie poza domem dawało mi poczucie ożywienia, ale i zagrożenia. Kiedy dorastałam, rodzice ciągle się kłócili. Ojciec był alkoholikiem. W domu zazwyczaj się bałam. Poza domem też niekoniecznie czułam się jak w niebie, ale to był mój świat. Można go nazywać niebem lub piekłem, ale był mój. W drodze powrotnej do domu szłam ścieżką prowadzącą przez posesję naszych sąsiadów, przez zadbane podwórko i obok basenu. Mieli ogródek skalny pełen kamieni, które zatrzymywały ciepło i były miłe w dotyku. Kładłam się na nich, patrzyłam w niebo i myślałam. Pójdę własną drogą, spełnię swoje marzenia. Dopiero leżąc nieruchomo na tych kamykach, czułam obecność Boga. Rozdział pierwszy Kiedyś dzieci na południu musiały przede wszystkim okazywać szacunek rodzicom i trzymać język za zębami. Obecnie się to zmieniło. Kładzie się nacisk na szacunek wobec dzieci. W moim domu zawsze musieliśmy się zgadzać z rodzicami. Bez względu na to, jak źle się działo, należało milczeć. W przeciwnym razie trzeba się było liczyć z konsekwencjami. Biblia mówi, że język jest jak miecz. Moim językiem i mieczem był śpiew. Przez całe dzieciństwo śpiewałam. Śpiewałam do wtóru samochodowego, radia w drodze na zajęcia taneczne. Śpiewałam, gdy czułam smutek. Śpiew był dla mnie przeżyciem duchowym. Urodziłam się i chodziłam do szkoły w ma. W Mississippi, a mieszkałam w Kentwood w Louisjanie, jakieś 40 kilometrów dalej. W Kentwood wszyscy się znali. Nie zamykano drzwi, życie towarzyskie toczyło się w kościele i podczas podwórkowych imprez. Dzieciaki ubierano w takie same stroje i każdy umiał strzelać. Głównym zabytkiem w okolicy była Camp Moore, baza szkoleniowa Konfederacji zbudowana przez Jeffersona Davisa. Co roku w weekend przed świętem dziękczynienia odbywały się tam rekonstrukcje walk z wojny secesyjnej. Widok ludzi przebranych w wojskowe mundury przypominał mi, że zbliża się święto. Uwielbiałam te porę roku. Gorąca czekolada, zapach drewna w kominku w naszym salonie, wielobarwne jesienne liście na ziemi. Mieszkaliśmy w murowanym domku z tapetami, w zielone paski i drewnianą boazerią. Kiedy byłam małą dziewczynką, chodziłam do restauracji Sonic, jeździłam na gokartach, grałam w kosza i uczęszczałam do niewielkiej chrześcijańskiej szkoły o nazwie Park Lane Academy. Po raz pierwszy naprawdę się wzruszyłam, gdy usłyszałam naszą gosposię śpiewającą w pralni. Zwykle to ja zajmowałam się praniem i prasowaniem, ale kiedy trochę lepiej się nam powodziło, mama zatrudniała kogoś do pomocy. Gosposia śpiewała muzykę gospel i było to dla mnie przebudzenie. I otwarcie wrót do zupełnie nowego świata. Nigdy tego nie zapomnę. Od tego czasu moja tęsknota i pasja do śpiewania rosły. Śpiewanie to magia. Kiedy śpiewam, jestem tym, kim jestem. Mogę komunikować się w czysty sposób. Śpiewając, człowiek przestaje używać języka prostych komunikatów. Jest w stanie powiedzieć rzeczy, które są o wiele głębsze. Śpiew przenosi do mistycznego miejsca, gdzie język nie ma już znaczenia. Gdzie wszystko jest możliwe. Wszystko, czego chciałam, to zostać przeniesioną z codziennego świata do tej sfery, w której mogłam wyrazić siebie bez udziału umysłu. Kiedy byłam sama ze swoimi myślami, mój umysł wypełniały zmartwienia i lęki. Muzyka powstrzymywała hałas i sprawiała, że czułam się pewnie. Dzięki niej mogłam wyrażać siebie dokładnie tak, jak chciałam być widziana i słyszana. Śpiew zapewniał mi obecność Boga. Dopóki śpiewałam, przebywałam w połowie poza światem. Bawiłam się na podwórku jak każde dziecko, ale moje myśli, uczucia i nadzieje były gdzie indziej. Ciężko pracowałam, by wszystko wyglądało tak, jak chciałam. Traktowałam siebie bardzo poważnie, kiedy kręciłam głupie teledyski do piosenek Marii karej na podwórku mojej przyjaciółki. W wieku ośmiu lat fantazjowałam o tym, że jestem reżyserką. W moim miasteczku nikt nie robił takich rzeczy. Ale ja wiedziałam, czego chcę i zawsze dążyłam do celu. Artyści tworzą i odgrywają różne postacie, ponieważ pragną podróży do odległych światów. Ja też potrzebowałam ucieczki. Śpiew łączył rzeczywistość i fantazję świat, w którym żyłam, ze światem, w którym rozpaczliwie pragnęłam zamieszkać. Tragedia wrosła w moją rodzinę. Drugi imię dostałam po matce mojego ojca, Amy Jean Spears na którą mówiono Jean. Widziałam jej zdjęcia i rozumiem, dlaczego wszyscy uważali, że jesteśmy do siebie podobne. Takie same blond włosy, taki sam uśmiech, wyglądała na młodszą niż była. Jej mąż, a mój dziadek, John Spears Senior, był brutalem. Jean straciła dziecko, gdy miało zaledwie trzy dni. Mąż wysłał ją do South East Louisiana Hospital, okropnego szpitala psychiatrycznego w Mandeville, gdzie podawano jej lit. W 1966 roku, w wieku 31 lat, babcia Jean zastrzeliła się przy grobie swojego synka, osiem lat po jego śmierci. Nie umiem sobie wyobrazić, jak wielka musiała być jej rozpacz. Na południu o mężczyznach takich jak June mówi się, nic nie jest dla niego wystarczająco dobre. To perfekcjonista i bardzo zaangażowany ojciec. Ujęłabym to nieco ostrzej. Jun, fanatyk sportu, zmuszał mojego ojca do długotrwających ćwiczeń, aż do skrajnego wyczerpania. Każdego dnia, kiedy tata kończył trening koszykówki, bez względu na to, jak bardzo był zmęczony i głodny, musiał jeszcze wrzucić kilka koszy, zanim mógł wejść do domu. Jun był policjantem w Baton Rouge i doczekał się dziesięciorga dzieci z trzema żonami. O ile wiem, nikt nie ma nic dobrego do powiedzenia o pierwszych pięćdziesięciu latach jego życia. Nawet w mojej rodzinie mówiło się, że mężczyźni z Pearsów to ostatnie kanalie, zwłaszcza jeśli chodzi o to, jak traktują kobiety. Jean nie była jedyną żoną, którą June wysłał do wariatkowa w Mandeville. Umieścił tam również swoją drugą żonę. Jedna z przyrodnich sióstr mojego ojca twierdziła, że June wykorzystywał ją seksualnie, odkąd skończyła 11 lat. W wieku 16 lat uciekła. Gdy Jean się zastrzeliła, mój ojciec miał 13 lat. Wiem, że to z powodu tej nastoletniej traumy źle traktował moje rodzeństwo i mnie. Dla niego też nic nigdy nie było wystarczająco dobre. Naciskał na mojego brata, by wyróżniał się w sporcie. Pił na umór, znikał na całe dnie. Kiedy był pijany, stawał się wredny. Jun z wiekiem złagodniał. Nie miałam do czynienia z okrutnym człowiekiem, który maltretował mojego ojca i jego rodzeństwo, ale z cierpliwym i miłym dziadkiem. Moi rodzice wywodzili się z całkowicie odmiennych środowisk. Z tego, co opowiadała mi mama, moja babcia Lillian, Lily Porten, pochodziła z eleganckiej, wyrafinowanej londyńskiej rodziny. Otaczała ją egzotyczna aura. Jej matka była Brytyjką, a ojciec wywodził się ze śródziemnomorskiej Malty. Wujek pracował jako introligator. Cała rodzina grała na instrumentach i uwielbiała śpiewać. Podczas II wojny światowej Lili poznała na potańcówce amerykańskiego żołnierza, mojego dziadka Barneya Bridgisa. Woził samochodem generałów i uwielbiał szybką jazdę. Kiedy zabrał ją ze sobą do Ameryki, poczuła się zawiedziona. Wyobrażała sobie życie podobne do tego, jakie wiodła w Londynie. W drodze z Nowego Orleanu na jego farmę mleczną wyglądała przez okno samochodu i wyrażała zaniepokojenie tym, jak pusty jest ten świat. Gdzie się podziały wszystkie światła? pytała swojego męża. Czasami myślę o Lili, która przemierza wiejski krajobraz Luizjany, patrzy w mrok i zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że jej obfitujące w przyjemności życie, wypełnione muzyką, popołudniowymi herbatkami i zwiedzaniem londyńskich muzeów, stanie się przyziemne i ciężkie. Zamiast chodzić do teatru i na zakupy, spędzi życie na wsi, gotując, sprzątając i dojąc krowy. Babcia zamknęła się w sobie. Przeczytała masę książek, nabawiła się obsesji na punkcie sprzątania i tęskniła za Londynem aż do śmierci. Moi bliscy twierdzili, że Barney nie pozwalał Lili pojechać do Londynu, bo bał się, że nie wróci. Mama mówiła, że Lili często była tak bardzo pochłonięta myślami, że zdarzało jej się sprzątać ze stołu, zanim wszyscy skończyli jeść. Dla mnie babcia była piękna i uwielbiałam kopiować jej angielski akcent. Mówienie z angielskim akcentem zawsze sprawiało mi przyjemność, bo dzięki temu myślałam o niej. Chciałam mieć takie maniery i głos jak ona. Dzięki pieniądzom Lili, moja matka Lin, jej brat Sonny i jej siostra Sandra dorastali w dostatku, zwłaszcza jak na warunki wiejskiej Luizjany. Mimo że byli protestantami, mama uczęszczała do katolickiej szkoły. Jako nastolatka była piękna, miała krótko obcięte czarne włosy. Zawsze chodziła do szkoły w butach, na wysokich obcasach i w kusych spódniczkach. Przyjaźniła się z gejami z miasta, którzy zabierali ją na przejażdżki motocyklowe. Nic dziwnego, że ojciec się nią zainteresował. Był cholernie dobrym sportowcem, prawdopodobnie po części dlatego, że Jun kazał mu tak charować. Ludzie przejeżdżali kilometry, żeby popatrzeć, jak gra w kosza. Gdy mama go zobaczyła, zapytała kto to. Według wszystkich relacji ich związek zrodził się z wzajemnego przyciągania i żądzy przygód. Jednak miesiąc miodowy skończył się na długo przed moim przyjściem na świat. Rozdział 2. Po ślubie moi rodzice zamieszkali w niewielkim domu w Kentwood. Ponieważ mamie nie pomagała już rodzina, klepali biedę. Byli bardzo młodzi. Mama miała 20, a tata 23 lata. Kiedy w 1977 roku urodził się mój starszy brat, Brian, opuścili swoje pierwsze lokum i kupili parterowy domek z trzema sypialniami. Po urodzeniu Briana mama wróciła do szkoły, ponieważ chciała zostać nauczycielką. Tata, który pracował jako spawacz w rafineriach ropy naftowej, ta ciężka praca wiązała się z tym, że spędzał poza domem miesiąc, a czasami nawet trzy. Ostropił, co dawało się we znaki rodzinie. Kilka lat po ślubie dziadek Barney, tata mojej mamy, zginął w wypadku samochodowym. Tata poszedł w tango i przegapił pierwsze urodziny Briana. Upił się też w Wigilię i pierwszy dzień świąt przeleżał w łóżku na kacu. Tym razem mama miała dosyć. Przeprowadziła się do Lili. W marcu 1980 roku złożyła pozew o rozwód. Jednak June i jego nowa żona ubłagali ją, by wróciła do męża. Przez jakiś czas wydawało się, że wszystko gra. Tata przestał spawać i założył firmę budowlaną. Potem, po pokonaniu wielu problemów, otworzył też siłownię. Nosiła nazwę Total Fitness i z niektórych mężczyzn z miasteczka, w tym z moich wujków, zrobiła kulturystów. Tata prowadził ją w niewielkim budynku stojącym na naszej posesji, obok domu. Codziennie zmierzał tam niekończący się strumień mięśniaków. Skąpani w świetle lamp fluorescencyjnych stali przed lustrami i prężyli muskuły. Tacie zaczęło się naprawdę dobrze powodzić. Stał się jednym z najbogatszych ludzi w naszym miasteczku. Moi rodzice przyrządzali na podwórku raki i urządzali szalone imprezy z tańcami przez całą noc. Zawsze podejrzewałam, że sekretnym składnikiem pozwalającym im nie spać był modny w tamtych czasach Speed. Mama ze swoją siostrą Sandrą otworzyły przedszkole. Dla wzmocnienia małżeństwa rodzice zafundowali sobie drugie dziecko mnie. Urodziłam się 2 grudnia 1981 roku. Mama nigdy nie przepuściła okazji, by mi wypomnieć, że poród był bolesny i trwał 21 godzin. Uwielbiałam kobiety z mojej rodziny. Siostra mojej mamy, ciocia Sandra, która miała już dwóch synów w wieku 35 lat, niespodziewanie doczekała się kolejnego dziecka, mojej siostry ciotecznej Laury Lin. Ponieważ dzielił nas zaledwie rok, byłyśmy jak bliźniaczki, a zarazem najlepsze przyjaciółki. Laura Lin była dla mnie zawsze jak siostra, a Sandra jak druga matka. Była ze mnie dumna i zawsze zachęcała do działania. I chociaż babcia Jean zmarła na długo przed moim przyjściem na świat, miałam szczęście poznać jej matkę a moją prababcię, Lexi Pierce. Lexi była zjawiskowo piękna. Twarz miała zawsze białą od pudru, a usta podkreślała czerwoną szminką. Niezła z niej była zołza, a z wiekiem robiła się coraz gorsza. Ktoś mi mówił, i jestem skłonna w to uwierzyć, że miała siedmiu mężów. Siedmiu. Oczywiście nie przepadała za swoim zięciem dżunem, ale po śmierci córki zajmowała się moim ojcem i jego rodzeństwem, a potem również prawnukami. Lexi i ja byłyśmy sobie bardzo bliskie. Moje najżywsze i najradośniejsze wspomnienia z dzieciństwa wiążą się z czasem spędzonym z nią. Kiedy zostawałam u niej na noc, przeglądałyśmy jej szafkę z kosmetykami. Rano robiła mi wielkie śniadanie. Jej najlepsza przyjaciółka, która mieszkała obok, przychodziła w odwiedziny i słuchałyśmy ballad z lat 50. z kolekcji płytowej Leksi. W ciągu dnia ucinałyśmy sobie drzemki. Uwielbiałam zasypiać u jej boku. Wdychając jej puder do twarzy i perfumy, słuchałam, jak jej oddech staje się głęboki i regularny. Pewnego dnia Leksi i ja pojechałyśmy wypożyczyć film. Gdy ruszałyśmy spod wypożyczalni, zderzyłyśmy się z innym autem i utknęłyśmy w dziurze. Lexi nie mogła z niej wyjechać. Dopiero samochód pomocy drogowej nas wyciągnął. Ten wypadek przeraził moją matkę. Od tej pory nie wolno mi było spędzać czasu z prababcią. To nie był żaden poważny wypadek, tłumaczyłam. Błagałam, by mnie puściła do Lexi. Kochałam ją jak nikogo innego na świecie. Nie ma mowy, ucinała mama. Niestety zniedołężniała. Przebywanie z nią jest dla ciebie niebezpieczne. Odtąd widywałam ją w naszym domu, ale nie mogłam już jeździć z nią samochodem ani spędzać u niej nocy. To była dla mnie ogromna strata. Nie rozumiałam, jak przebywanie z kimś, kogo się kocha, może być niebezpieczne. W tym czasie moją ulubioną rozrywką poza spędzaniem czasu z Lexi było chowanie się w szafach i szafkach. W mojej rodzinie krążyło żartobliwe powiedzenie, gdzież to podziała się nasza Britney. W domu cioci zawsze znikałam, a wszyscy udawali, że mnie szukają. W końcu otwierali drzwi szafki i mnie znajdowali. Chciałam, żeby mnie szukali. Przez lata ukrywanie się to była moja specjalność. Chowanie się było jednym ze sposobów na zwrócenie na siebie uwagi. Uwielbiałam również śpiewać i tańczyć. Śpiewałam w chórze kościelnym i cztery razy w tygodniu jeździłam na lekcję tańca. Potem doszły do tego zajęcia z gimnastyki, które odbywały się w Covington w stanie Louisiana, godzinę drogi od nas. Jeśli chodzi o taniec, śpiew i gimnastykę, nigdy nie miałam dość. Podczas dnia kariery w szkole powiedziałam, że chcę zostać prawniczką, ale sąsiedzi i nauczyciele powtarzali, że jestem skazana na Broadway. I w końcu zaczęłam funkcjonować jako nasza mała piosenkareczka. W wieku trzech lat dałam pierwszy występ taneczny, a rok później zaśpiewałam What Child is This podczas koncertu świątecznego w przedszkolu mojej mamy. Chciałam się ukryć, a jednocześnie pragnęłam być zauważana. Jedno nie przeczyło drugiemu. Schowana w mroku szafki czułam się drobinką, która w każdej chwili może zniknąć. Ale kiedy wszyscy na mnie patrzyli, Stawałam się osobą, która mogła dyrygować całą salą. Stojąc przed publicznością w białych rajstopkach i śpiewając piosenkę, czułam, że wszystko jest możliwe. Rozdział trzeci. Pani Lin, pani Lin krzyczał chłopiec, ciężko oddychał, stojąc w drzwiach naszego domu. Musi pani tam pójść tylko szybko. Miałam cztery lata i siedziałam na kanapie w salonie w towarzystwie mamy po jednej stronie i mojej przyjaciółki Cindy po drugiej. Kentwood było niczym miasteczko z telenoweli. Zawsze gdzieś rozgrywał się jakiś dramat. Cindy rozmawiała z mamą o najnowszym skandalu, a ja się temu przysłuchiwałam, próbując nadążyć, kiedy drzwi się raptownie otworzyły. Sam wyraz twarzy chłopca wystarczył, żebym wiedziała, że stało się coś strasznego. Serce podeszło mi do gardła. Razem z mamą wypadłyśmy z domu. Na drodze dopiero co położono świeżą nawierzchnię, a ja byłam na bosaka. Biegłam po gorącej czarnej smole i po każdym kroku krzyczałam – au! Kiedy spojrzałam na swoje stopy, okazało się, że całe są w smole. W końcu dotarłyśmy na pole, na którym mój brat Brian bawił się z kolegami z sąsiedztwa. Próbowali przejechać na kładach przez wysoką trawę. Tym idiotom wydawało się to świetnym pomysłem. Trawa była tak wysoka, że nie widzieli siebie nawzajem i zaliczyli zderzenie czołowe. Z pewnością wszystko to widziałam. Musiałam też słyszeć Briana wrzeszczącego z bólu i mamę krzyczącą ze strachu, jednak w ogóle nie mogę sobie tego przypomnieć. Myślę, że to dobry Bóg sprawił, że nie pamiętam bólu, paniki ani widoku poturbowanego ciała mojego brata. Śmigłowiec przetransportował go do szpitala. Kiedy odwiedziłam Brajana kilka dni później, był cały w gipsie. Pomyślałam, że połamał wszystkie kości. Na mnie, dziecku, największe wrażenie zrobiło to, że musiał sikać przez otwór w gipsie. Inną rzeczą, na którą zwróciłam uwagę, było to, że cały pokój wypełniały zabawki. Rodzice tak bardzo się cieszyli, że przeżył i tak bardzo mu współczuli, że każdy dzień jego rekonwalescencji był jak święto. Mama z powodu poczucia winy spełniała jego wszelkie zachcianki. Do dzisiaj mu ustępuje. To zabawne, jak ułamek sekundy może na zawsze zmienić stosunki panujące w rodzinie. Dzięki temu wypadkowi staliśmy się sobie z bratem znacznie bliżsi. Nasza więź zrodziła się z mojego szczerego współczucia dla jego cierpienia. Kiedy wrócił ze szpitala do domu, niemal się z nim nie rozstawałam. Każdej nocy spałam w jego pokoju. Z powodu gipsu nie mógł leżeć w swoim łóżku. Rodzice sprowadzili mu więc specjalne szpitalne łóżko, a dla mnie przygotowali posłanie na niewielkim materacu obok. Czasami kładłam się przy nim i go obejmowałam. Po zdjęciu Gipsu jeszcze przez wiele lat dzieliłam z nim łóżko. Nawet jako małe dziecko wiedziałam, że brat ma przechlapany. Nie tylko przez wypadek, lecz także przez to, jak traktował go ojciec. Chciałam zapewnić mu komfort psychiczny. W końcu po latach mama powiedziała mi: Brytni, zaraz będziesz w szóstej klasie, musisz zacząć spać sama. Nie zgodziłam się. Byłam strasznie dziecinna, nie chciałam tego zrobić, ale ona nalegała i w końcu ustąpiłam. Po powrocie do swojego pokoju doceniłam to, że mam własny kąt, jednak pozostałam w bliskich relacjach z bratem. Kochał mnie. Ja też darzyłam go miłością, pełną czułości i troski. Nie chciałam, by ktoś go skrzywdził, już i tak sporo wycierpiał. Gdy mój brat wyzdrowiał, mocno zaangażowaliśmy się w życie lokalnej społeczności. Nasze miasteczko liczyło zaledwie kilka tysięcy mieszkańców i wszyscy przychodzili na trzy główne parady w roku z okazji Mardi Gras, Dnia Niepodległości i Bożego Narodzenia. Całe miasto czekało na nie z niecierpliwością. Ulice wypełniały się uśmiechniętymi, machającymi ludźmi, którzy zostawiali za sobą dramaty swojego codziennego życia, by popatrzeć, jak ich sąsiedzi powoli maszerują drogą 38. Pewnego roku ja i inne dzieciaki postanowiliśmy udekorować wózek golfowy i wziąć udział w paradzie Mardi Gras. W tym wózku znalazło się jakieś ośmioro z nas, oczywiście o wiele za dużo. Troje zajęło miejsca siedzące, kilkoro stało po bokach, trzymając się małego dachu, a jedno lub dwoje wisiało z tyłu. Wózek był tak obciążony, że jego opony stały się prawie płaskie. Wszyscy mieliśmy na sobie dziewiętnastowieczne kostiumy, nie pamiętam już dlaczego. Siedziałam na kolanach większych dzieciaków z przodu, machając do wszystkich. Problem polegał na tym, że przy takiej liczbie dzieci i obciążeniu trudno było zapanować nad pojazdem, a śmiech i ekscytacja też robiły swoje. W rezultacie uderzyliśmy parę razy wiodący przed nami samochód. To wystarczyło, by wyrzucono nas z parady. Rozdział czwarty. Kiedy mój ojciec znów zaczął ostropić, jego firmy znalazły się na skraju upadku. Stres związany z brakiem pieniędzy potęgował wahania nastroju mojego ojca. Bałam się wsiadać z tatą do samochodu, bo podczas jazdy gadał do siebie. Nie mogłam zrozumieć słów, które wypowiadał. Żył w swoim świecie. Już wtedy wiedziałam, że ojciec ma powody, by zatracić się w piciu. Był zestresowany pracą. Teraz wiem, że oprócz tego lizał rany po latach znęcania się nad nim przez ojca. Wtedy jednak nie miałam pojęcia, dlaczego był dla nas taki surowy, dlaczego nic, co robiliśmy, nie było dla niego wystarczająco dobre. Najsmutniejsze było dla mnie to, że zawsze chciałam mieć ojca, który kochałby mnie taką, jaka byłam. Żeby powiedział, po prostu cię kocham, niezależnie od tego, co zrobisz, zawsze będę cię kochać. Tata był nieobliczalny, zimny i niemiły w stosunku do mnie, ale jeszcze gorzej traktował Briana. Tak mocno naciskał na niego, żeby dobrze radził sobie w sporcie, że zakrawało to na okrucieństwo. Życie Briana w tamtych latach było o wiele gorsze od mojego, bo ojciec poddał go takiej samej brutalnej tresurze, jakiej swego czasu zaznał sam. Zmuszał Briana do grania w koszykówkę, a także w futbol, mimo że mój brat nie miał odpowiednich warunków fizycznych. Bywało, że tata czepiał się mamy, ale był raczej typem pijaka, który idzie na kilka dni w tango. Szczerze mówiąc, za każdym razem, gdy gdzieś przepadał, oddychałam z ulgą. Wolałam, gdy go nie było. Najgorzej działo się bowiem wtedy, gdy pijany ojciec pozostawał w domu. Mama krzyczała na niego całymi nocami. Był tak pijany, że tylko bełkotał. Nie wiem czy w ogóle ją słyszał. Za to my słyszeliśmy. Brian i ja ponosiliśmy konsekwencje jej ataków wściekłości, co oznaczało nieprzespane noce. Jej krzyki rozbrzmiewały w całym domu. Wchodziłam w koszuli nocnej do salonu i błagałam ją: daj mu jeść i połóż go do łóżka. On jest chory. Kłóciła się z kimś nieprzytomnym, ale nie chciała mnie słuchać. Wracałam do sypialni, Kładłam się i wpatrywałam się wściekłym wzrokiem w sufit, słuchając jej wrzasków i przeklinając ją w myślach. Okropne, prawda? W końcu to on się upijał, a nie ona. To przez jego alkoholizm zostaliśmy biedakami. To on zasypiał na krześle. Ale to na nią bardziej się wkurzałam, bo ojciec w chwilach zamroczenia alkoholowego przynajmniej był spokojny. Tak bardzo chciałam spać, a ona nie mogła się zamknąć. Mimo tych wszystkich nocnych dramatów, za dnia mama sprawiała, że do naszego domu chętnie przychodziły inne dzieci. W każdym razie wtedy, gdy ojciec pił gdzie indziej. Odwiedzały nas wszystkie dzieciaki z sąsiedztwa. Nasz dom był po prostu z braku lepszego słowa fajny. Mieliśmy wysoki stół barowy z dwunastoma krzesłami. Moja mama była typową młodą matką z południa, która plotkowała, paliła papierosy z przyjaciółkami w barze. Zawsze marki Virginia Slims, te same, które palę ja. Lub rozmawiała z nimi przez telefon. Dla nich wszystkich tak, jakby mnie istniała. Starsze dzieciaki siedziały na krzesłach barowych przed telewizorem i grały w gry wideo. Byłam najmłodsza. Nie umiałam grać, więc zawsze musiałam walczyć o ich uwagę. Nasz dom był jak Zoo. Tańczyłam na stoliku kawowym, żeby przyciągnąć na siebie uwagę. A mama ganiała Briana, próbując go złapać i ukarać za pyskowanie. Zawsze byłam nadmiernie podekscytowana, kiedy usiłowałam odciągnąć wzrok starszych dzieci od ekranu w salonie lub nakłonić dorosłych, by przestali rozmawiać ze sobą w kuchni. Britni, przestań! krzyczała matka. Mamy gości, bądź miła, zachowuj się. Ignorowałam ją i zawsze znajdowałam sposób, by znaleźć się w centrum uwagi. Rozdział piąty. Byłam cicha i mała, ale kiedy zaczynałam śpiewać, przykuwałam uwagę wszystkich, a dzięki zajęciom z gimnastyki nieźle się poruszałam. Gdy miałam pięć lat, rodzice zgłosili mnie do lokalnego konkursu talentów. Wykonałam układ taneczny w kapeluszu i z laską. Wygrałam. Potem mama zaczęła zabierać mnie na konkursy w całym regionie. Na starych zdjęciach i filmach mam na sobie najbardziej absurdalne stroje. W musicalu, który wystawiliśmy w trzeciej klasie, występowałam w workowatym, fioletowym podkoszulku, a wielka fioletowa kokarda na czubku głowy sprawiała, że wyglądałam jak prezent świąteczny. Coś strasznego. Zrobiłam objazd po lokalnych przeglądach talentów i wygrałam w regionalnym konkursie w Baton Rouge. Wkrótce potem rodzice zaczęli szukać większych możliwości od tych, które zapewniały wygrane w konkursach odbywających się w szkolnych salach gimnastycznych. Kiedy zobaczyli w gazecie ogłoszenie o przesłuchaniu do The All New Mickey Mouse Club, zaproponowali, żebym wzięła w nim udział. Wyruszyliśmy w ośmiogodzinną podróż do Atlanty. Na miejscu było ponad dwa tysiące dzieci. Musiałam się jakoś wyróżnić, zwłaszcza, że, jak się dowiedzieliśmy, szukali dzieciaków powyżej dziesiątego roku życia. Kiedy dyrektor castingu matka Sela zapytał mnie, ile mam lat, miałam odpowiedzieć, że osiem. Ale w ostatniej chwili ugryzłam się w język i wypaliłam dziewięć. Spojrzał na mnie sceptycznie. Podczas przesłuchania zaśpiewałam Sweet Georgia Brown z układem tanecznym, do którego wplotłam elementy gimnastyki. Z ponad dwóch tysięcy uczestników do następnego etapu przeszła ledwie garstka. Wśród nich znalazła się kilka lat starsza ode mnie piękna dziewczyna z Kalifornii. Nazywała się Kerry Russell. Pochodzącej z Pensylwanii Krystynie Aguilerze i mnie powiedziano, że nie przechodzimy dalej, ale mamy talent. Mat nie wykluczał, że dostaniemy się do programu, gdy będziemy trochę starsze i bardziej doświadczone. Powiedział mamie, że jego zdaniem powinnyśmy pojechać do Nowego Jorku. Polecił nam agentkę, którą lubił. Pomagała młodym wykonawcom złapać angaż w teatrze. Nie pojechałam tam od razu. Przez jakieś pół roku pozostawałam w Luizjanie i pomagałam w grani Seafood and Deli, restauracji z owocami morza, którą prowadziła Lexi. Strasznie śmierdziało tam rybami. Mimo to jedzenie było niewiarygodnie smaczne. Niedługo później lokal stał się miejscem spotkań młodzieży z okolicy. Gdy mój brat chodził do liceum, upijał się z kumplami w pokoiku na zapleczu. Tymczasem ja, w wieku dziewięciu lat, czyściłam skorupiaki podawałam potrawy tańcząc przy tym w swoich ślicznych strojach. Mama wysłała moje wideo do Nancy Carson, agentki, którą polecił Matt. Śpiewałam na nim Shine on Harvest Moon. Spodobało się jej i zaprosiła nas do Nowego Jorku. Zaśpiewałam Nancy w jej gabinecie mieszczącym się na dwudziestym piętrze budynku w centrum Manhattanu, po czym załadowaliśmy się do Amtrak'a i pojechaliśmy do domu. Wracałam z kontraktem z agencją. Niedługo po powrocie do Luizjany urodziła się moja młodsza siostra, Jamie Lynn. Laura Lynn i ja bawiłyśmy się nią godzinami, zupełnie jakby była jedną z naszych lalek. Kilka dni po wyjściu mamy i Jamie Lynn ze szpitala przygotowywałam się do konkursu tanecznego, kiedy mama zaczęła się dziwnie zachowywać. Zszywała rozdarcie w moim kostiumie. Nagle zerwała się na równe nogi, a strój rzuciła na podłogę. Wydawało się, że nie wie, co robi. Chociaż ten strój był beznadziejny, potrzebowałam go do konkursu. Mamo, dlaczego to zrobiłaś? zapytałam. Nagle zobaczyłam krew. Była wszędzie. Najwyraźniej po porodzie mama nie została odpowiednio zszyta. Zawołałam tatę. Co jej jest? krzyczałam. Co jej jest? Tata zawiózł ją do szpitala. Przez całą drogę krzyczałam: nic nie może się jej stać. Miałam dziewięć lat. Widok krwawiącej matki byłby wstrząsem dla każdego. Dla dziecka w moim wieku było to przerażające przeżycie. Nigdy wcześniej nie widziałam takiej ilości krwi. Kiedy dotarliśmy do szpitala, uporali się z tym w dwie sekundy. Nikt nie wydał się zbyt przejęty. Najwyraźniej do krwotoków poporodowych dochodziło całkiem często, jednak to zdarzenie utkwiło mi w pamięci. Na zajęciach z gimnastyki zawsze sprawdzałam, czy mama czeka na mnie za oknem. To był odruch, dzięki któremu czułam się bezpiecznie. Ale gdy pewnego dnia, jak zwykle wyjrzałam przez okno, nigdzie jej nie było. Spanikowałam. Poszła sobie, wyjechała, może na zawsze. Zaczęłam płakać i padłam na kolana. Na mój widok ktoś mógłby pomyśleć, że umarł mi ktoś bliski. Instruktorka podeszła, żeby mnie pocieszyć. Kotku ona wróci, powiedziała: nic się nie stało. Pewnie po prostu pojechała do Walmartu. Okazało się, że mama rzeczywiście pojechała do Walmartu, ale to było nie w porządku. Nie mogłam znieść jej odejścia. Gdy po powrocie zobaczyła, jak bardzo się zdenerwowałam, już nigdy nie odeszła od okna podczas zajęć. I przez następne kilka lat nigdy mnie nie opuszczała. Byłam małą dziewczynką z wielkimi marzeniami. Chciałam być gwiazdą jak Madonna, Dolly Parton czy Whitney Houston. Miałam też prostsze marzenia. Marzenia, które wydawały się jeszcze trudniejsze do osiągnięcia i zbyt wielkie, by wypowiedzieć je na głos. Chcę, żeby tata przestał pić, chcę, żeby mama przestała krzyczeć, chcę, żeby wszystkim było dobrze. Z moją rodziną w każdej chwili coś mogło pójść nie tak. Nie miałam tam żadnej władzy. Jedynie podczas występów byłam niezwyciężona. Kiedy stałam w gabinecie na Manhattanie przed kobietą, która mogła spełnić moje marzenia. Przynajmniej swój głos miałam całkowicie pod kontrolą. Mpik Go najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.